Uwaga! Nowy punkt usług w Sieradzu. Proponujemy m.in. pieczątki w dobrych cenach z bezpłatną dostawą do firm, zdjęcia do dokumentów, usługi poligraficzne, ksero, druk, wizytówki, własnoręcznie robione zaproszenia na każdą okazję. Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy usług grawerskich. Oferujemy również wyroby drewniane z grawerami, szklane trofea, puchary, statuetki. Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Odwiedź nas, ulica Strzelców Kaniowskich 4 w Sieradzu, obok Inwaru. Telefon 665-730-835. Firma Dynamic, kiedyś Bychowa, od 26 lat oferuje kable, wszelkiego rodzaju przewody oraz inne wyposażenie elektryczne. W sumie asortyment liczący kilka tysięcy pozycji. Dynamic to także pomoc w wycenach inwestycji oraz ich projektowaniu, nieodpłatna dostawa zamówionego towaru, a przede wszystkim ceny, niższe od tych w wielkich marketach. Dynamic, firma zrzeszona w grupie zakupowej L+, oferuje towary i usługi najwyższej jakości. Zgodnie z zasadą niemożliwe realizujemy od zaraz, na cuda trzeba chwilę poczekać. Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy. Karolina Morawka, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dzisiaj zobaczą Państwo otwarcie dziennego domu Senior Plus, Sędziejowicki Dzień Koszykówki, wielobój rodzinny. Choć dzienny dom Senior Plus działa już od blisko miesiąca, to teraz miało miejsce jego oficjalne otwarcie. Seniorzy wyrażają zadowolenie z pobytu w placówce i proponowanych zajęć. Zgodnie przyznają, że jest to dla nich doskonały sposób na pozbycie się samotności z ich życia. Oficjalnie otwarto dzienny dom Senior Plus. Pierwsi seniorzy, którzy przeszli rekrutację, pojawili się w placówce już w styczniu. Dzienny dom powstał na 4. piętrze Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu i działa od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Seniorzy w trakcie pobytu mają zapewnioną opiekę i uczestniczą w licznych zajęciach. Dzienny dom Senior Plus zajmuje się szeroko rozumianą aktywizacją osób starszych. Zależy nam na tym, żeby seniorów zachęcić do aktywnego spędzania czasu, do tego, żeby ich wspierać w obszarach, z którymi sobie sami nie radzą, w dotarciu na przykład do lekarzy, do specjalistów, w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Plan pracy na 2019 rok mamy bogaty, będziemy chcieli naszych seniorów zaangażować, zachęcić, nauczyć różnych ciekawych rzeczy. Statutowo dom będzie przeznaczony dla 20 seniorów. Na dzień dzisiejszy jest to początek
początek naszej działalności, bo pierwszych seniorów witaliśmy w naszych progach 22 stycznia. I na dzień dzisiejszy mamy zwartą grupkę 6 osób, dziś również tutaj z nami obecnych. Cały czas trwa rekrutacja, cały czas publikujemy informacje, że zapraszamy do nas osoby zainteresowane z terenu powiatu sieradzkiego. Seniorzy wyrażają ogromne zadowolenie z pobytu w placówce i liczą na to, że grupa szybko się powiększy. Jestem niedawno, ale jestem zadowolona, szczęśliwa nawet, ponieważ w domu byłam sama, to znaczy do godziny 16 byłam sama w domu. W tej chwili jest mi bardzo dobrze, miło, grupa zjednana, ponieważ jeszcze mała, ale mam nadzieję, że będzie nas więcej. Jakie wrażenia? No, jak najlepsze z tej strony. Jest dobrze, a jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle koleżeństwo, no to wystarczy popatrzeć, kto z nami jest. Co mi w domu doskwiera o samotność? Ponieważ dzieci pracują, no to przez dłuższą część dnia byłem sam. Myślimy tylko, żeby to się nie skończyło szybko. Mamy tu zajęcia różne takie, także i gimnastyka. Wszystko się podoba. W domu sam człowiek siedzi. A tu przyjdziesz, to masz koleżanki, śpiewamy, tańczymy. Różnie, różnie jest, bardzo fajnie. Niektórzy się już namyślają też tak, żeby tu skorzystać z tego. No tak, musimy pomóc coś załatwić takim nowym nowicjuszom. No. Ja też jestem bardzo zadowolona z tego. W domu to też, jak to w domu, sama też zawsze musiałam być. Bo mieszkam ze synem i synową, no i oni pracują, a ja. No a i tak bardzo chciałam, żeby coś takiego powstało, żeby sobie czas spędzać tak poza domem, nie w tym domu stale. To taki człowiek samotny się czuł. Dzienny dom Senior Plus posiada bogate i nowoczesne wyposażenie. Znajduje się tam m.in. sala spotkań, sala klubowa, pomieszczenie do uprawiania aktywności ruchowej, kuchnia i pokój do odpoczynku, a nad seniorami czuwa wykwalifikowana kadra. Rozgrzewkę mamy około 15-20 minut, a później są zajęcia indywidualne. Już dobierane typowo pod możliwości tutaj osób obecnych. Każda osoba na dobrą sprawę ma zupełnie inny charakter pracy tutaj ze mną, także wszystko jest dobierane pod możliwości osób starszych. Na początku było ciężko, nie będę ukrywać, nie podchodzili zbyt entuzjastycznie do tego, ale z dnia na dzień jest taka różnica. Teraz cieszą się, naprawdę się cieszą, jak przychodzę, jak ćwiczymy, wykazują coraz większą inicjatywę. Podczas oficjalnego otwarcia obecne były przedstawicielki Wydziału Pracy i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz władze powiatu sieradzkiego. Kiedy była możliwość taka, że pojawia się na terenie powiatu sieradzkiego, że możemy dostać finansowanie na Senior Plus, chcieliśmy, żeby ten dom tutaj i nie tylko ten dom, który jest akurat tutaj w Sieradzu, ale inne domy, żeby ten stereotyp został złamany, że ludzie starsi, którzy całe życie poświęcali na pracę, którzy w pewnym momencie mają troszeczkę tego czasu, którzy może nie zawsze są fizycznie i ruchowo sprawni, ale żeby mogli godnie, żeby mogli spędzić tutaj ten czas, żeby mogli, że tak powiem, urozmaicić ten czas, który mają dla siebie. I dlatego ja tutaj chciałem serdecznie podziękować i Państwu za to, że jesteście, że korzystacie, że będziecie swoim rówieśnikom i osobami, którymi się spotykacie, będziecie im to przekazywać, że jednak warto jest tutaj przyjechać, że warto jest korzystać z tego, co my jeszcze pracujący mamy dla Was do zaoferowania. Przede wszystkim chciałbym podziękować pani wicestaroście, która tutaj jest, kiedy była radną w poprzedniej kadencji, naciskała i często mówiła, zróbmy coś więcej, stwórzmy ten dom. No i jest, poszliśmy w te ślady i tutaj na pewno jest to jeden z efektów. Seniorzy z okazji inauguracyjnego spotkania przygotowali mały występ artystyczny. Zapraszamy.
przedstawiono także działania, które do tej pory udało się zrealizować. Jak widać, dzienny dom Senior Plus przynosi wiele radości podopiecznym i czeka na kolejnych aktywnych seniorów. W Sędziowicach po raz pierwszy rozegrano otwarty turniej koszykówki o Puchar Wójta Gminy. Zawody przyciągnęły wielu zawodników z całego regionu. Sędziowice słyną z koszykówki. Prężnie działa tam klub koszykarski, który gra w pierwszej lidze amatorskiej. To właśnie on był inicjatorem turnieju. Na sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziowicach odbył się po raz pierwszy Sędziowicki Dzień Koszykówki, który zgromadził wielu miłośników tego sportu. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był miejscowy klub koszykarski Sędziowicki Basket, grający w pierwszej lidze amatorskiej CNBA w Łodzi. Była to pierwsza edycja, którą zamierzamy cyklicznie kontynuować co roku. Były rozgrywki 3x3 streetballowe. Zgłosiło się 12 drużyn, bo jesteśmy zaskoczeni w ogóle takim rozgłosem. Dodatkowo były konkursy dla zawodników różnorakie, w których również wzięli udział licznie. Także wszystko wypaliło po naszej myśli. Jesteśmy zadowoleni jak najbardziej po tej pierwszej edycji. Skąd wziął się pomysł, żeby zorganizować taki turniej akurat w Sędziowicach? No Sędziowice to jest ogólnie kolebka koszykówki tutaj w naszym regionie. Myśmy zawsze grali tutaj, każdy rocznik grał dobrze w koszykówkę. I zawsze graliśmy amatorsko, tak z chłopakami między sobą. No i postanowiliśmy wystąpić w amatorskiej lidze koszykówki. Założyliśmy klub, od 2 sezonów gramy w Łodzi. No i zaczynamy już profesjonalnie zająć się tutaj organizacją i całą otoczką koszykarską tutaj w naszym regionie, także będzie się działo. Czyli możemy liczyć, że na przyszły rok będzie kolejny turniej? Myślę, że nie jeden, bo jeszcze na otwartym powietrzu myślę, że coś zorganizujemy. W turnieju wzięły udział drużyny z całego regionu, które walczyły o Puchar Wójta gminy Sędziejowice. Koszykówka zawsze była bliska gminie Sędziejowice. Mamy tu duże tradycje, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu. I ja cieszę się, że wracamy do tych korzeni, do tej dyscypliny. To, co robi cała grupa Sędziejowicki Basket, od pewnego czasu już budzi uznanie, a teraz pokazują, że oprócz tego, że promują nas na zewnątrz w łódzkich rozgrywkach Ligi Amatorskiej, to jeszcze organizują bardzo fajne inicjatywy tutaj w gminie Sędziejowice i wtedy to już są inicjatywy nie tylko dla nich, nie tylko inicjatywy promocyjne, ale i też inicjatywy, które trafiają do mieszkańców. Dzisiaj też wielu mieszkańców przewinęło się na trybunach, byli zainteresowani tym wydarzeniem i myślę, że jeżeli będzie to wydarzenie cykliczne, to z roku na rok ta ranga będzie wzrastała. W wielkim finale spotkały się drużyny West Ball oraz SB Reprezent. Goście ze Zduńskiej Woli zwyciężyli z gospodarzami 24-12. W meczu o trzecie miejsce Hechło Dream Team pokonało po dodatkowej serii rzutów wolnych drużynę West Ball 2. Bardzo dobrze mi się grało, całej naszej drużynie dobrze się grało. Rozmawialiśmy nawet o tym, jeśli chodzi o organizację, że bardzo fajnie, właściwa godzina, jak na wiadomo na sobotę. Można było się wyspać, wszystko było jasne, przejrzyste, kto kiedy gra, z kim gra, na którym boisku nie było żadnych, absolutnie żadnych nie było konfliktów z tym, wszystko było dobrze zorganizowane. Czyli jeżeli Sędziowice zorganizują kolejny turniej, wrócicie? Na pewno się pojawimy. Nasza drużyna West Ball aktualnie liczy chyba 17 lat. Nie jestem, ja oczywiście nie byłem ich założycielem, ale bardzo się cieszę, że jestem ich członkiem teraz. Więc od 17 lat pojawiam się na większości turniejów, więc na pewno jeśli Sędziowice będą organizować, na pewno się pojawimy. W międzyczasie odbyły się również 3 konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W pierwszym konkursie rzutów za 3 punkty zwyciężył Dawid Ziółkowski. W konkursie umiejętności Skills Challenge Kamil Piwowarski, a w konkursie rzutów osobistych Łukasz Buczkowski. Jak zapowiadają organizatorzy, to nie ostatni tego typu turniej w Sędziejowicach.
Sieradzu rodzice zachęcili swoje pociechy do aktywnego spędzania czasu w ferie. Wspólnie wzięli udział w wieloboju rodzinnym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miłośnicy sportu spróbowali swoich sił w kilku konkurencjach, które z pewnością przyniosły im sporo radości. Podczas zimowych ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pragnie zachęcić do zajęć sportowych nie tylko najmłodszych, ale także ich rodziców. Pod hasłem "Rodzice to nie tylko kibice" zorganizowano wielobój rodzinny. Dzieci mogły zabrać ze sobą rodziców i wspólnie rywalizować w kilku prostych konkurencjach. Ferie to jest fajny czas, gdzie można spędzić troszkę więcej czasu z dzieckiem niż na co dzień. Mimo, że chodzą do pracy, to popołudnie myślę, że warto wziąć i z tym dzieckiem spędzić aktywnie, troszkę inaczej niż w domu. Co pani właśnie sądzi o tym, że to jest taka właśnie integracja rodziców z dziećmi? Uważam, że to jest coś fajnego, bo to myślę, że dzieci i rodzic to teraz najlepszy czas, żeby im poświęcić jak najwięcej uwagi, troski w tym całym zabieganiu, które wokół nas jest. I jednak we ferie nie można się nudzić w Sieradzu. Zdecydowanie nie, polecam i korzystajcie kto może, jak może, często, bo tutaj na pewno Sieradz oferuje wiele atrakcji dla dzieci, dla rodzin, więc serdecznie zapraszamy. Na początku odbył się mini turniej Ringo. Familijni wieloboiści rzucali kółkiem Ringo na pole przeciwnika i bronili własnego. W programie wieloboju znalazł się także test na ergometrze kajakowym, czyli wiosłowanie na sucho. Turniej zakończył mini konkurs rzutów do kosza. Dzieci z rodzicami, można miło spędzić czas. Przede wszystkim trochę się można poruszać w te ferie. Jak najbardziej, tak. Myślę, że to jest taka alternatywa dla telefonów komórkowych, dla komputerów, że trzeba może je odstawić na bok, a troszeczkę się poruszać. Powiedz, jak tobie się podoba? Fajnie jest. A dlaczego fajnie? No bo można trochę się poruszać. A często masz okazję z mamą się czasami gdzieś pobawić, sportowo spędzić czas? Tak. To bardzo fajny pomysł. Zarówno dla tych młodszych i starszych. Szkoda, że takie niewielkie zainteresowanie, ale myślę, że kolejne edycje powinny być bardziej odwiedzane przez ludzi. Jestem zaskoczona, że moje dziecko sobie tak świetnie radzi. Powiedz, jak ci się podoba na tych zajęciach? Dobrze. Fajnie czasem pograć z mamą? Mhm, tak. A co tu dzisiaj już graliście? Co grałeś, w ringo, w piłkę? Tak. A często masz okazję tak z mamą sobie pograć? Tak. Gdzie na przykład? Na przykład u mnie na podwórku. Co pani sądzi o tym pomyśle spędzania czasu właśnie tutaj dzisiaj rodzice i dzieci razem? Bardzo fajny pomysł, gdy tyle pokus, żeby zostać w domu, komputery, tablety, to jest fajna alternatywa. Trzeba uczyć to młode pokolenie, że właśnie tak się spędzało kiedyś czas. Na zakończenie zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. Mimo, że koniec ferii zbliża się nieuchronnie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zagwarantował nam jeszcze kilka atrakcji, m.in. turniej koszykówki oraz piłki nożnej. Miło mi poinformować, że w naszej wiosennej ramówce pojawi się nowy program Pytanie do, który będziemy tworzyć razem z Wami. Jeśli nurtują Was pewne sprawy lub problemy, możecie skierować do nas swoje pytanie za pośrednictwem Facebooka, telefonicznie lub mailowo na adres kontakt@8thor.pl, a my postaramy się dotrzeć do osób, których ta sprawa dotyczy. Zachęcamy do aktywnego tworzenia telewizji i wspólnego rozwiązywania problemów. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Zapraszam do obejrzenia kolejnej audycji programu Nasze Sprawy. Tym razem w studiu gościliśmy burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, który przedstawił prowadzone i planowane inwestycje na terenie miasta i gminy. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Mój gość, burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Witam pana redaktora, witam Państwa.
Pani Gabrielu, ostatni raz rozmawialiśmy jeszcze w zasadzie w przededniu uruchomienia żłobka w Łasku. I od tego może zacznijmy. Co dobrego w żłobku słychać, proszę powiedzieć? Funkcjonuje już? No, można powiedzieć, że same dobre rzeczy, proszę Państwa, słychać, albowiem żłobek cieszy się ogromnym powodzeniem. Wszystkie miejsca są zajęte. No, czasami ktoś tam zrezygnuje, bo jednak nie każde dziecko dobrze w żłobku się czuje. To wtedy oczywiście przyjmujemy. Natomiast niewątpliwie, Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, to znaczne osiągnięcie, dlatego że niestety wiele gmin z województwa łódzkiego nie uporało się w określonym czasie, czyli do końca stycznia, i dlatego tego dofinansowania nie otrzymały. Musieli nam, jak zwrócić, powiedziałem, tak, tak, będą zapewne starać się o dofinansowanie w roku bieżącym. Nam udało się, jak zawsze podkreślam, dzięki aktywności pracowników Urzędu Miejskiego, dzięki firmie, która przystąpiła do przetargu, bo gdyby nie było wykonawcy, no dosłownie tydzień opóźnienia nie dałoby szans na wyrobienie. Dobry splot wydarzeń. Tak, bo 31 stycznia musiały być już pierwsze dzieci w żłobku i ten termin udało nam się dotrzymać. Ale życie byłoby za proste, gdyby na tym problemy się skończyły. Byłem ostatnio, oglądałem i doszedłem do przekonania, że musimy na gwałt wygospodarować jakieś miejsca pod parkingi, ponieważ tam w tej chwili są dwa przedszkola w bezpośredniej bliskości, żłobek, i w tych godzinach, kiedy rodzice przywożą swoje pociechy do tych naszych trzech jednostek oraz kiedy odbierają, niestety jest ogromny problem z zaparkowaniem. Byłem z koleżanką zastępcą, przedyskutowaliśmy, mamy już wstępne rozwiązanie. Tak? Jest pomysł, chciałbym, żeby do nowego roku szkolnego, czyli do września, a najpóźniej do zimy, te nowe parkingi powstały. Z pewnością również będzie bezpieczniej na pewno, jak na takie pewno, parkingi tak, się oczywiście pojawią. Ale tak z ciekawości zapytam, jak to ten żłobek powstawał, był dosyć spory szum informacyjny. Proszę mi powiedzieć, czy jest jeszcze większe zapotrzebowanie na miejsce dla takich małych jest dzieci większe, w Łasku? Tak, 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 jest. Czyli większe. W przyszłości pomyślicie o kolejnych placówkach. Zobaczymy. Panie burmistrzu, drugi temat to rewitalizacja. Słyszę, że na razie w ten projekt wchodzić nie będziecie. Tak. Szanowni Państwo, zakładaliśmy rewitalizację kilku obiektów. Cała wartość tego projektu to ponad 21 milionów, z czego przepraszam, dofinansowanie unijne miało wynieść dosłownie bez paru tysięcy 13 milionów. Natomiast zaproponowano nam dofinansowanie tylko 5,5 miliona, ale bez żadnego ograniczenia zakresu rzeczowego. Innymi słowy, musimy wykonywać wszystko to, co zaplanowaliśmy, ale przypomnę, zaplanowaliśmy przy dofinansowaniu 13 milionami, natomiast kiedy dano nam, zaproponowano 5,5 miliona, radni, podzielając mój pogląd, bo początkowo cieszyłem się z tego, dają brać, no ale kiedy chłodno zaczęliśmy kalkulować, byłoby to zbyt daleko idące zadłużenie gminy. Działając odpowiedzialnie w tej kadencji, niewiele już moglibyśmy inwestycji wprowadzić, a niestety potrzeby, zwłaszcza w zakresie budowy dróg, są ogromne. Dzisiaj wraz z naczelnikiem objechaliśmy znaczną część gminy, oglądaliśmy te wiejskie drogi i musiałem później pojechać na Kopernika w Kolumnie, która też niedawno została oddana, żeby sobie humor poprawić. Potrzeby są ogromne, dlatego odpowiedzialne działanie w interesie i na rzecz naszych mieszkańców nie pozwoliły skorzystać w takim zakresie z rewitalizacji, jak nam zaproponowano. Trzeba pamiętać, że jeszcze po zimie też różne skutki tej zimy na drogach będzie widać, prawda? Natomiast to nie jest tak, że całkowicie od tego odstępujemy, bo być może w najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetargi, bo dwie inwestycje na pewno powinny być realizowane. Mianowicie kamienica numer 1 na placu 11 listopada, jest to cenny zabytek, i plac Szarych Szeregów w Kolumnie. To są priorytety moje, mam nadzieję, że radni ten pogląd podzielą i niezależnie co będzie, te zadania chcemy niezwłocznie realizować. Okres zimowy to taki, panie burmistrzu, czas, w którym odpoczywa sobie ta część budowlana, jak gdyby. Chociaż przy dobrych warunkach atmosferycznych prace różne trwają, ale dla samorządowców to jest taki wyjątkowy czas, tak? Zbieracie siły, ogłaszacie różnego rodzaju przetargi, część tych przetargów została zakończona.
Patrząc teraz na to, co się dzieje w pogodzie, pogoda i warunki atmosferyczne są sprzyjające i już się dzieje, tak? Porozmawiajmy może o tym, co interesuje mieszkańców nie tylko Łasku, ale i gminy. Łask, mówię tutaj o inwestycjach i zacznijmy od inwestycji drogowych. Proszę Państwa, rzeczywiście, jak Pan redaktor powiedział, pewien zastój jest w inwestycjach w okresie zimowym, ale nie w gminie Łask, dlatego że przed chwilą mówiliśmy o żłobku, praktycznie prace do końca stycznia trwały. Do końca stycznia też wykonano zaplanowaną kanalizację w ramach tego programu MPWiK-u, te niemal 7 km kanalizacji sanitarnej w Kolumnie. To też było zakończone. Natomiast jeszcze tamte inwestycje nie zostały zakończone, kiedy ruszyły kolejne. Mianowicie w cyklu dwuletnim budowa ulicy Łąkowej. I to zadanie od chyba około miesiąca jest znów realizowane, a także budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i w Woli Łaskiej. To zadanie jest cały czas realizowane od końca ubiegłego roku. Tutaj trzeba dodać, że niezależnie od tego zadania gminnego jest także realizowana sieć sanitarna w Ostrowie w ramach tego dużego projektu inwestycyjnego MPWiK-u, a także już ruszyła budowa kanalizacji w ulicy Zachodniej. Widzów na pewno interesuje, na czym będzie polegała ta budowa drogi, mówię o ulicy Łąkowej. Czy tylko nalewki, czy chodniki, zjazdy, głęboka infrastruktura? Jak to będzie wyglądało? Była to szczególnie, czy jest to szczególnie trudna budowa, zwłaszcza na etapie projektowania, ponieważ ten teren jest bardzo mocno podmokły. Sama zresztą nazwa ulica Łąkowa od Łąk. Zaczęliśmy praktycznie od budowy takiego kolektora burzowego, odprowadzającego, i to było w Łąkach właśnie budowane, odprowadzającego wody z odwodnienia tej ulicy. Zresztą niektórzy mieszkańcy często przychodzili do mnie, że z takim zarzutem, wyrzutem, że ich posesje są zalewane. Myślę, że ta inwestycja odprowadzi wreszcie te wody i to zagrożenie zniknie. Natomiast sama ulica w tej chwili jest budowana, tam budowany kolektor burzowy w ulicy Łąkowej. Oczywiście zostanie to wszystko odpowiednio zagęszczone. Będzie nawierzchnia asfaltowa, chodników nie, chodnika nie będzie, bo nie da się, niestety jest to momentami zbyt wąski pas drogowy, żebyśmy mogli umieścić tam chodniki, ale będą oczywiście zjazdy. Nie jest to ulica zbyt ruchliwa, w związku z czym no, mieszkańcy będą tu musieli jakoś korzystać z tej nawierzchni asfaltowej, która będzie oczywiście nawierzchnia asfaltowa w najwyższym, można powiedzieć, standardzie. Zresztą cieszę się, bo mamy dobre doświadczenia z firmą, która wykonuje to firma Włodan, wygrała oczywiście przetarg. Kilka inwestycji wykonywali i ze wszystkich generalnie jesteśmy zadowoleni. Dobrą wiadomość również ma Pan dla mieszkańców Woli Łaskiej i Ostrowa, tak? Tam powstaje sieć kanalizacyjna. Tak, wspominałem o tym przed chwilą. Jest to ponad 3,5 kilometra sieci kanalizacji. Bardzo poważna inwestycja. No poważna inwestycja, niezwykle ważna, bo my dzisiaj, proszę Państwa, drogi z jednej strony, ale z drugiej strony coraz więcej mieszkańców oczekuje właśnie kanalizacji sanitarnej i bardzo się cieszę. Tu muszę dodać, że to, wprawdzie niektórzy mówią, że jedna jaskółka nie czyni wiosny, i mam tu na myśli nie partię nową polityczną, tylko porę roku, ale oby to w tym kierunku poszło. Tam wartość kosztorysowa, proszę Państwa, tej inwestycji to były niemal 3 miliony. A wygrała firma za nieco poniżej 1,5 miliona złotych, więc znaczne oszczędności. Tutaj się posiłkowaliśmy pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To są bardzo korzystne pożyczki, które można w części umarzać, jeżeli się oszczędności przeznaczy na kolejne zadania proekologiczne, ale nie musieliśmy w takim zakresie korzystać z tej pożyczki, jak planowaliśmy, bo niemal wartość przetargu to jest trochę powyżej 50% wartości kosztorysowej. Przypomnijmy, koszt ogólny to 1,5 miliona złotych. Tak, jest, tak, niecałe. Również, panie burmistrzu, mieszkańcy Kolumny doczekają się przebudowy targowiska, przypominam, przy ulicy Szarych Szeregów. Tak, rzeczywiście jest rozstrzygnięty przetarg. Wartość inwestycji to jest ponad 1 400 000 zł. Wygrała firma z Sieradza. No i wkrótce to zadanie będzie realizowane. Przy czym mówię, to będzie pewien tylko fragment tego, co chcielibyśmy
zrobić, jeśli chodzi o rewitalizację całego placu Szarych Szeregów. Tam przy tym targowisku będzie kilkanaście stołów, tak? Targowych. Tak, tak, kilkanaście stołów. Jak to stołów będzie wyglądało? Będzie można dojechać bezpiecznie, gdzieś zaparkować? Czy tak, będą także parkingi, będą stoły, będzie toaleta przyzwoita umieszczona, bo to jest także dzisiaj bardzo ważne. Także na pewno jakość handlu, czy warunki prowadzenia handlu zdecydowanie się poprawią, a mówię, mam nadzieję, że jest to tylko pewien fragment, bo na pewno rewitalizacja placu Szarych Szeregów, to liczę, że to kilka milionów pociągnie, no ale to i tak nie będą takie koszty, jakbyśmy realizowali całe to zadanie, które pierwotnie planowaliśmy, z tym stosunkowo niewielkim dofinansowaniem unijnym, o czym przed chwilą mówiłem. Wcześniej powiedział Pan, że Wy jako samorządowcy nie marnowaliście czasu i ta zima sprzyjała temu, żeby podejmować różnego rodzaju plany, a w przyszłości ogłaszać przetargi. Wiem, że takowe przetargi również, Szanowni Państwo, na inne inwestycje tutaj ogłosiliście. Może kilka słów, a zacznijmy od tego, proszę mi powiedzieć, w tych przetargach, o których do tej pory rozmawialiśmy, to wariactwo, tak w cudzysłów powiem, cenowe w dalszym ciągu jest, czy to się troszeczkę znormalizowało i na Waszą korzyść jednak te przetargi, jest szansa, że będą rozstrzygane? To się trochę znormalizowało rzeczywiście, ponieważ te przetargi były już przygotowywane, niektóre są ogłoszone. Dzisiaj na przykład podpisywałem specyfikację istotnych warunków zamówienia na kolejny przetarg. Natomiast rozstrzygnięty jest na przykład przetarg na odcinek drogi we Wrzeszczewicach w naszej gminie. To jest od cmentarza do granicy gminy Wodzierady. I tam w stosunku do wartości kosztorysowej cena jest niższa o 180 tysięcy złotych. To już jest duża kwota. To jest spora kwota i te właśnie 180 tysięcy złotych chciałbym przeznaczyć, to wszystko musi oczywiście przyjąć Rada, przeznaczyć na budowę tego ciągu parkingowo-jezdnego przy żłobku, żeby były dodatkowe miejsca parkingowe. Może porozmawiamy teraz parę słów na temat tych przetargów, które ogłosiliście. Czego one dotyczą, jakich inwestycji, bo myślę, że to najbardziej nas interesuje. Tak, do przetargów jest kilka ogłoszonych, głównie są to przetargi na drogi, ale nie tylko, bo na przykład będzie realizowane także plac zabaw. Tutaj chcę mocno podkreślić, przy dofinansowaniu unijny plac zabaw przy Szkole w Jeziorczynie. Od dawna też oczekiwany, wartość zadania to jest około 200 tysięcy złotych. Także pewne odcinki ulicy Nowej, doświetlenie w Jeziorczynie. Także tutaj przetarg ruszy. Dalej jest już ogłoszony przetarg na budowę ulicy Kwiatowej. W Okupie Małym będzie za chwilę ogłaszany przetarg na budowę drogi gminnej w Borszewicach. Dalej na budowę drogi w Orchowie, tak zwana wysyłka, to jest od torów kolejowych do granicy z sołectwem Wola Bałucka. Dalej chcemy także w tym roku zrealizować, mam nadzieję, że wkrótce będzie przetarg ogłoszony na budowę ulicy Tylnej, tam przedsiębiorcy, którzy funkcjonują, sfinansowali projekt techniczny, także ta droga jest też wpisana, także będzie wkrótce, mam nadzieję, ogłoszony przetarg na budowę tej drogi. No, także jest cały szereg przetargów na projekty drogowe, to też wykonawcy projektów drogowych są wyłaniani w drodze przetargu. No, w każdym bądź razie nie nudzimy się. No, zauważyłem, że podstawową rzeczą w samorządach i tutaj w gminie Łask również są inwestycje jednak drogowe, bo no, tych zapóźnień sprzed wielu, wielu lat jest mnóstwo, tak jak Pan powiedział na początku programu, żeby sobie humor poprawić, to trzeba jechać na drogę Kopernika, tak? I wtedy się Pan Burmistrz lepiej czuje. Proszę mi powiedzieć, drodzy Państwo i Panie Redaktorze, tak, żebyśmy tak mogli chociaż przeznaczać na rocznie pieniądze na budowę 10 kilometrów dróg, by się to szybciej poprawiało. Natomiast my tak, no 5-6 kilometrów. Jest postęp, ale ciągle jest on za mały. No liczyliśmy na to, że dzisiaj zresztą słuchając wiadomości,
premier objeżdża niektóre województwa, w łódzkim nie jest i mówi o tym dofinansowaniu. No właśnie drogowym, o to chciałem zapytać jeszcze przy okazji niewiele dróg. Się dzieje, jest ustawa, no zapoznałem się z tą ustawą, ale na razie ale nie. Ale poczuliście jest, już coś, że coś się robi w tym kierunku jako samorządowcy, czy nie? My natomiast mamy dofinansowanie na ulicę Szkolną, także w Wiewiórczynie, o to bym pominął. To jest w ramach tak zwanych schetynówek, wnioski w ubiegłym roku były złożone, natomiast jeszcze nie ma konkretnych programów, jeżeli chodzi o dofinansowanie. To duże, które rząd zapowiada, żeby poprawić drogi lokalne. Ja się tam obawiam, że my w tym wypadku jako gmina będziemy mogli złożyć, zdaje się, tylko na jedną drogę wniosek. No ale zobaczymy, jak już ten program ruszy, bo także liczyłem na to, że to będzie znacznie większe dofinansowanie niż do tej pory było. A to jest dla nas niezwykle ważne. Panie burmistrzu, było w sumie optymistycznie, bo sporo rzeczy się już dzieje, sporo po przetargach zacznie się dziać w gminie Łask. A ja chciałem zapytać jeszcze o koszty życia, bo z wielu gmin, nie tylko, z całej Polski docierają informacje, że niestety odpady, mówię tu o ściekach, mówię tutaj o prądzie również, to wszystko się powoli zmienia na niekorzyść nas, użytkowników i mieszkańców danych miast, miejscowości. Jak to wygląda w gminie Łask? Znaczy też tutaj z góry powiem, że te wiadomości nie są pomyślne. Przygotowujemy przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Liczymy się z tym, że koszty mogą wzrosnąć w granicach 50-100%, bo widzimy, co się dzieje w innych gminach. Tak się stało w wielu miejscowościach. Tak, my celowo tamtą umowę kończącą się zawieraliśmy do końca czerwca bieżącego roku, czyli do końca czerwca żadne zasady się nie zmienią, po to, żeby przyjdą nowy radni, ewentualnie liczyłem się z tym, że będzie nowy burmistrz, żeby mogli po prostu wdrożyć się, poznać te mechanizmy i żeby nie byli zaskoczeni, że natychmiast tak trudne decyzje muszą podjąć. Co do, proszę Państwa, metody opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która przez wielu, nie wszystkich, bo niektórzy uważają, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, inni krytykują, czyli bez względu na wielkość gospodarstwa jest to 20 zł, to chcemy przedyskutować z mieszkańcami i 12 marca oczywiście będzie to szeroka informacja na ten temat. Chcę zrobić spotkanie z mieszkańcami, żeby przedyskutować, jak mieszkańcy to widzą, bo tam są różne metody, ja już nie chcę tutaj zabierać czasu, nie mamy na to czasu, żeby w szczegółach omawiać, ale to i może być w zależności od wielkości mieszkania, w zależności od ilości zużytej wody, no ale to wszystko nie do końca jest sprawiedliwe. Chcemy przedyskutować z mieszkańcami, przedstawić swoje propozycje, jak my to widzimy, niech mieszkańcy co do tego się wypowiedzą. Ja doskonale pamiętam, że mówiłem o tym, żeby będziemy starali się dofinansować wodę, zwłaszcza wodę, bo ścieki to jest temat trudny, natomiast i natychmiast, jak tylko nastąpiła moja reelekcja, poleciłem MPWiK-owi, żeby sprawdzić, jakie są możliwości tego dofinansowania i niestety na razie nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ pamiętajmy, bo to się przerzuca na radę gminy, na burmistrza, ceny wody i odbioru ścieków ostatecznie ustalają wody polskie. My wyliczamy, ale to jest decyzja Wód Polskich. I niestety uznano, bo prowadzono, MPWiK prowadził tutaj rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, uznano, że te opłaty nie są wcale w naszej gminie tak wysokie, żeby gmina mogła dofinansowywać te koszty, zwłaszcza, że mamy duże środki unijne. Badamy to dalej, ale to jeżeli nastąpi ten dopłata do wody, to musi być tak zrobiona, żebyśmy czasem nie efektem tego naszego działania nie było zmniejszenie dofinansowania na te wielkie zadania, które realizujemy, bo ja tylko kolejny raz przypomnę, to jest projekt o wartości 67 milionów złotych, przy czym sama oczyszczalnia to są 44 miliony złotych, a to się bierze i wodę i ścieki, także analizujemy to, chcemy wprowadzić dofinansowanie do wody, ale w taki sposób, żeby nie stracić na dofinansowaniu unijnym.
Proszę mi powiedzieć na zakończenie naszego programu, czy 12 marca to spotkanie już wiemy, gdzie się odbędzie? W Łaskim Domu Kultury, oczywiście. No to 12, a godzinę znamy? 17 albo 18, nie pamiętam, ale to będzie. Żeby nie skłamać, to 12 informacja. Marca, tak? W Łaskim Domu Kultury. Warto na tym spotkaniu być. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Aby zabrać głos w istotnych Będę sprawach. Chciał zrobić oddzielne takie spotkanie także w kolumnie. Tu postawmy kropkę, bo tematów, o których moglibyśmy rozmawiać w części inwestycyjnej i oczekiwań mieszkańców jest bardzo wiele. Zostawmy to na kolejne programy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym był burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dwudziestego lutego o godzinie 17:00 Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza całe rodziny na rewię talentów. Na scenie Sieradzkiego Centrum Kultury wystąpią najlepsi wokaliści i zespoły taneczne Spółdzielczego Domu Kultury. Oprócz podopiecznych SDK-u przed publicznością wystąpi także harcerski zespół artystyczny Krajki. Członkami zespołu są dzieci i młodzież z Łodzi oraz regionu łódzkiego. Grupa skupia osoby, które rozwijają swoje talenty w kierunkach wokalnych, tanecznych oraz akrobatycznych. Praca zespołu owocuje wieloma spektaklami, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz spotyka się z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem. Krajki mogą pochwalić się szerokim i unikatowym repertuarem, za który otrzymują liczne wyróżnienia i nagrody. Podczas koncertu zaprezentują taniec współczesny i jazzowy oraz estradowe piosenki. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na występ młodych ludzi, którzy z radością odkrywają pasję do muzyki i tańca. 27 lutego, godzina 17, Sieradzkie Centrum Kultury. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do zbycia na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokal mieszkalny numer 20 przy ulicy Strzelców Koniowskich 5 w Sieradzu o powierzchni użytkowej 63,4 m2, położony na czwartym piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 191 300 zł. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2019 roku w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b. O godzinie 9 przetarg ograniczony dla członków spółdzielni, o godzinie 10 przetarg nieograniczony. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni Sala Obsługi Interesantów. Telefon 43 826 65 70. 8 marca z okazji Dnia Kobiet o godzinie 17 w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu odbędzie się koncert nie tylko dla pań. Wykonawcami będą Beata Rzeźnik oraz Tomasz Wojtan, artyści Akademii Muzycznej i Teatru Muzycznego w Łodzi, którzy wystąpią w duecie. Każdy z nich posiada spory dorobek artystyczny. Razem biorą udział w musicalach, konkursach oraz festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. W programie przewidziano znane przeboje musicalowe i filmowe, a wśród nich między innymi Szukaj mnie z filmu Kogel Mogel, Ktoś między nami z repertuaru Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa, The Time of My Life z filmu Dirty Dancing, czy też Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i Mieczem. Zaproszenia do nabycia w biurze Spółdzielczego Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy. Wszyscy ci, którzy spędzają ferie w Łasku, nie będą narzekać na nudę. Pływalnia miejska zapewni w tym okresie darmowe wejściówki dla dzieci i młodzieży do 16 lat z gminy Łask. 11 i 19 lutego w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na naukę nurkowania, a 20 lutego odbędą się feryjne zawody o słodkie nagrody. Biblioteka wspólnie z Muzeum Historii Łasku przygotowała sporo niespodzianek. Wśród nich znalazły się m.in. walentynkowe warsztaty plastyczne, tworzenie biżuterii, lekcje robienia pizzy oraz gry i zabawy historyczne. Przewidziano także wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz spotkanie z policjantami w ramach bezpiecznych ferii.
Na ferie wiele atrakcji przygotował także Łaski Dom Kultury, gdzie codziennie w godzinach od 10 do 14 organizowane będą liczne warsztaty. Wśród nich m.in. zajęcia wokalne, taneczne i teatralne oraz warsztaty filmu animowanego dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji o feriach na plakatach oraz w placówkach i na stronach internetowych. Dzieci i młodzież zapraszamy do zapoznania się z ofertami, jakie przygotowano na okres ferii zimowych w Sieradzu. Od 11 do 15 lutego szkoła podstawowa nr 4 w godzinach od 9 do 14 zaprasza na zajęcia taneczne, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz zajęcia na lodowisku. Od 18 do 21 lutego szkoła podstawowa nr 6 zaprasza na zajęcia sportowe w programie mini piłka koszykowa, piłka halowa, piłka siatkowa, unihokej i inne gry zespołowe. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9 do 14. Od 11 do 15 lutego w szkole podstawowej nr 9 odbędą się zajęcia sportowe, turniej piłki ręcznej, nożnej, mini koszykówka, gry zespołowe, zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne. Zapraszamy w dniach od 11 do 13 lutego w godzinach od 9 do 12 oraz od 14 do 15 lutego w godzinach od 9 do 13. Od 18 do 22 lutego szkoła podstawowa nr 10 zaprasza na rozgrywki w piłkę koszykową oraz inne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Od 11 do 22 lutego w zespole szkół katolickich będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i sportowo-rekreacyjne. Od 11 do 15 lutego szkoła podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjście na lodowisko, mini piłka siatkowa, piłka nożna i koszykowa, turniej tenisa stołowego, a także gry i zabawy zespołowe w godzinach od 8 do 13. W dniach od 11 do 15 lutego od godziny 10 do 12 w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu odbędą się warsztaty mydlarskie, ceramiczne, robienie biżuterii z dżinsów oraz ramek na zdjęcia. 17 lutego zapraszamy na spektakl dla dzieci Wielki Odkrywca, a 18 lutego na warsztaty w godzinach od 10 do 12 i od 12.30 do 14.30 w Teatrze Miejskim. Od 12 do 16 lutego w godzinach od 8 do 21 udostępniona zostanie w holu teatru wystawa Fascynujący świat pająków i skorpionów, na którą składają się żywe zwierzęta i obiekty. Szukasz relaksu, wypoczynku i rekreacji? Wybierz Termy Uniejów. Każdy gość poczuje się tutaj jak w kapsule zdrowia i witalności. Posiadamy w swojej ofercie kompleks basenowy oraz komorę lodową. Goście mają także okazję skorzystać z saun, dysz, biczów, jacuzzi i wielu innych. Woda geotermalna to także niezwykłe odświeżenie skóry działające nie tylko pielęgnacyjnie, ale i zdrowotnie. Zabierz ze sobą rodzinę, a przekonasz się, że czeka tu na Ciebie wiele zabawy i atrakcji. Gwarantują Wam to Termy Uniejów. Szybki internet. I fajka w pokoju? Czy jednak w plenerze? Internet stacjonarny i mobilny w ofercie domowo-mobilnej tam i tu od Wektry. Tylko za 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Wektra zaprasza na wielkie łupnięcie cen. Specjalnej promocji dla klientów Wektry telewizja, internet lub telefonia tylko za 1 zł miesięcznie. Przez pół roku. Sprawdź to. Super telewizja w domu i poza nim. Za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Szybki internet stacjonarny i mobilny. Za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Telefonia komórkowa bez limitu z HBO Go. Też za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Łupnij ofertę dla siebie. Zadzwoń 601-601-601. Wektra.
Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Firma Ekowiatr. Specjalizujemy się w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Wyróżnia nas wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości, na którym działamy nieprzerwanie od 2008 roku. Stawiamy na wszechstronną obsługę, począwszy od protokolarnego przejęcia nieruchomości, przez stały nadzór administratora, techniczną obsługę nieruchomości oraz obsługę księgowo-finansową, aż do reagowania na codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych usług rozszerzonych o współpracę z profesjonalnymi firmami. Pośredniczymy w zawieraniu umów z firmami zapewniającymi stały dopływ ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Dzięki szerokiej działalności, jaką prowadzimy na terenie kilku miast, mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną specyfikacją nieruchomości, dlatego wiemy, że każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odpowiednich dla niej rozwiązań. Pomagamy także w przeprowadzeniu inwestycji budowlanych, począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji, dopełnieniu wszelkich formalności w urzędach poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad przebiegiem prac. Jesteśmy przygotowani do udzielania wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz troska o jakość obsługi i interesy zarządzanych wspólnot pozwoliło nam zbudować zaufanie właścicieli lokali. Zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 w Łasku. Telefon 43 675 53 15. Thank you.